Witam na kanale Męskie Pasje. Materiał, który za chwilę zobaczycie, został już nagrany tydzień wcześniej. Dzisiaj tylko krótko o tym, jak właśnie nagrzałem saunę i mam zamiar wytrzeć tą żywicę, która tam wypływa. A później resztę dokręcę za kilka tygodni, jak to po prostu wyszło. Ok, to zaczynamy. Mamy połowę marca, piękny słoneczny dzień, więc może nadszedł czas, żeby po roku czasu nakręcić odcinek pokazujący, jak sprawdza się sauna po całym roku użytkowania. Nic przez ten rok nie dokładałem do niej, wszystko tak jak się zużyło, tak się zużyło. Pokażę, teraz może zaczniemy od dachu. Nic się tutaj na gącie nie stało, nie przecieka od środka, co zresztą zaraz będzie można zobaczyć. Tutaj troszeczkę popękała izolacja, mimo że to była specjalna izolacja do dachu, to jednak pracuje, gąd się porusza, deska pracuje. Gąd, może troszeczkę to zaniedbałem, część przykleiłem palnikiem, część nie, część zostawiłem, część się zwulkanizowała, gdzie dach jest mało skośny, to ta część została zwulkanizowała się od słońca najprawdopodobniej. Tutaj na dole nie, jak widać, o, to jest luźne. Miałem problem w tamtym roku na jesieni, ponieważ małe ogrodowe ślimaki, takie w muszlach wielkości, powiedzmy, paznokcia od kciuka, właziły pod to i to w ten sposób sterczały niektóre z tych płytek od gątu, ale po prostu musiałem je wydłubywać i wyrzucać w trawę. W tym roku tego nie ma. O, tutaj coś widzę, odstaje lekko, ale nic tu pod tym nie ma. Powinienem to zrobić, powinienem każdą jedną podgrzać i zwulkanizować, wtedy nie miałbym tego problemu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, deska frontowa, ta tutaj, była zrobiona z trzech kawałków, powiedzmy, jednej szerokiej deski. Widać, gdzie ona jest łączona. No i powstał problem, ponieważ zaniedbałem to tak samo. Może nie tyle zaniedbałem, po prostu nie chciało mi się tego robić z lenistwa. Powinienem dać tą deskę na tak zwane ciasteczka, albo chociaż skręcić to śrubą tutaj od góry i od dołu, i tak to chyba zrobię. Nie zrobiłem tego, no i teraz mści się to na mnie. Widać, strzeliło. Tutaj też pomału strzela. No i to będzie do poprawy. Klej nie wytrzymał, mimo że był to klej, chociaż nie, chyba to nie był klej na zewnątrz, może to był błąd. Dobrze. Tutaj się nic nie dzieje, zresztą tutaj mam jeszcze parę uwag co do tego. Ta strona jest bardziej nasłoneczniona. Tutaj wszystko się troszeczkę bardziej powulkanizowało. Trzymają te gąty. Ale tak jak mówię, tutaj gdzie dach przechodzi w prawie pionową ściankę, tutaj nie ma tego nacisku od gątu i nawet jak słońce grzeje, to nie ma co dociskać i te gąty są po prostu luźne. Ta strona tak samo, ta deska, no, trochę bardziej się trzyma, ale też postrzelała. Trochę tu zarosło krzakiem. Co mogę powiedzieć jeszcze na temat malowania? Niestety ten, to był olejo-lakier czy coś takiego. Nie sprawdza się to, jak widać deska. Może nie widać za bardzo, ale musicie mi uwierzyć na słowo, deska ciemnieje, czarnieje od wilgoci. Muszę jeszcze zerknąć tutaj, ponieważ gdzieś w tym miejscu od środka zaciekła mi sauna, tylko w tym jednym miejscu. Nie wiem od czego, nie wygląda tutaj, żeby coś zaciekało. Nabiłem takie ćwierć wałki. Tutaj na gorąco, to zaraz wytłumaczę, jak to robiłem, bo to też jest ciekawe. No i co? O, widać tutaj rozszczelnienie, nie wiem czy widać, jest tam luka. To wszystko powinno być do poprawki, ale tak mówię, nic nie robiłem. Deska jest cały czas narażona na wilgoć i słońce, więc ostro pracuje. Może przejdziemy teraz do środka. Ta strona jest stroną północną. I tutaj nie wiem, czy to będzie widać. Są takie jak gdyby cętki się porobiły czarne. Czy to jest grzyb, czy to też od wilgoci? Najprawdopodobniej, tak jak mówię, to jest
kwestia zastosowanego lakieru. W tym roku będę musiał to jakoś poprawić i pomalować to naprawdę dobrym lakierem, nie oszczędzać na lakierze i na nie stosować takiego oleju do dekingu. Ok, wchodzimy do środka. To później pokażę, jak tutaj jest nagrzane. W tej chwili, o, może będzie pierwsze co, to będzie można rzucić okiem, jak teraz jest. Zwykle tak wygląda wilgotność, 55-60%. Temperatura 15 stopni w saunie, na zewnątrz jest troszeczkę mniej, może około 10-80 stopni. Pewnie się nagrzało od słońca. No i zaczynamy. Tutaj również w rogach są ćwierć wałki. Postrzelały trochę przy wyginaniu. To ciekawe było, jak je wyginałem, to zaraz może powiem w dwóch słowach. Miałem taką długą rynnę aluminiową. Do tej rynny wsadzałem maszynę, którą używa się, taką dającą parę, którą używa się do ściągania tapet. Zatykałem ręcznikami z jednej i z drugiej strony. Rynna miała około 3 metrów. Te ćwierćwałki mają po 2,20 czy 2,40. Rozgrzewały się w ten sposób, że robiły się miękkie, prawie jak plastelina. No, po prostu gięły się, jakby to był wąż elastyczny, ogrodowy. Można je było łatwo ugiąć, tylko bardzo szybko robiły się twarde. I teraz tak, to jest wałek 18, to jest wałek 25, zdaje się. Widać, że jest różnica. Zaistniała tu pomyłka, bo po prostu miały być wszystkie wałki 25, ale jak widać, te wałki nie kształtują się dobrze. Są tutaj szczeliny, ten wałek jest po prostu zbyt sztywny. Ta grubość wałka jest zbyt sztywna nawet przy tym podgrzewaniu w parze, w tej kąpieli parowej. Tutaj znacznie lepiej to wygląda, więc radzę zastosować cieńszy wałek 18 niż jakiś grubszy. Z tej strony tak samo. Tutaj gdzie jest, o właśnie, to jest ten zaciek, tak a propos. Ten jeden, tylko w tym jednym miejscu mam zaciek w tej saunie. Jeszcze nie wiem, czym to jest spowodowane, będę musiał do tego dojść. Na zewnątrz nic nie widać. Cała reszta jest w porządku. Tutaj wrócę do tych wałków. Tu, gdzie jest większy łuk, wiadomo, jest bardziej zginany, tu się bardziej odstaje i ciężko było ugiąć. Potrzebowałem pomocy. Po wyciągnięciu mieliśmy tylko kilka chwil, żeby to przystrzelić i po prostu popełniliśmy gdzieś pomyłkę. Wzięliśmy wałek, który miał być na zewnątrz. Te osiemnastki były zastosowane na zewnątrz w łukach. Ale, tak mówię, wyglądałyby dużo lepiej niż te grubsze. Ok. Teraz wróćmy do kwestii pocenia się drzewa z żywicy. Widać to bardzo wyraźnie. Cały rok czasu. Średnio mogę powiedzieć, użytkowałem saunę raz w tygodniu, więc powiedzmy około 50 kilku razy, no załóżmy, że 50 razy w roku była rozpalana, nagrzewana do około 70 stopni i to drzewo się pociło przez kilka godzin. I jak widać, wychodzi to wszystko z cęków. Im wyżej była wyższa temperatura, ja myślę, że mogła sięgać nawet i do 100 stopni. Tu jest nad piecykiem, tak samo widać, jak to cieknie. Bardzo łatwo jest to zniwelować. Teraz jest to twarde, nic się nie klei, ale jak tylko nagrzeje się piecyk, to zaczyna być płynne. Wtedy należy przyjść i chyba to zrobię. I dopiero wtedy ten film cały skręcę do kupy. Chyba to zrobię po... Pościeram to wszystko i dopiero będę widział, czy to będzie dalej z tego wychodzić. Bo myślę, że po prostu teraz ten wyciek żywicy się już powinien pomału kończyć po całym roku i po tym, jak to z tego wyleciało. Kapała ta żywica, nawet widać tutaj, o, to jest teraz twarde, nakapała. Czasem kapnie na nogę gorąca żywica, można się lekko zdziwić. Te leżaczki i te ławki ładnie się sprawdzają. Nie zastosowałem tu żadnego światła w saunie, bo widzę akurat, patrzę na lampkę. To wszystko chodzi, ten leżak też chodzi. Dokupiłem tylko takie o lampki. Tutaj lepiej jest siedzieć przy świecach, tam mam, widzicie, świece postawione. Teraz parę słów na temat piecyka, bo jak kończyłem saunę, to jeszcze tu nie miałem piecyka, dopiero później był zakupiony. Był to piecyk używany, zakupiony Nordic.
Kamyki są tutaj, jak widzicie, tak po sztubacku mam wyciętą puszkę, żeby tutaj sobie nalać trochę wody i olejków. Mam sól również sobie przyniosłem, żeby się trochę ponacierać od czasu do czasu. Konieczne mi było, żeby ten piecyk był na 220 V, ponieważ w domu nie mam trzyfazowej instalacji i jest 4,5 kW ma. Może również pracować na trzech fazach, ale u mnie pracuje na jednej. Nic się nie dzieje, instalacja wytrzymuje. Pełni mechaniczny, żadnej elektroniki. Opóźnienie włączenia do 8 godzin i czas pracy 4 godziny. I drugi pokrętak to jest po prostu ustawienie temperatury, przy której ma się włączać i wyłączać. No i to tyle. Aha, jak widać, w tym miejscu był taki czasomierz, klepsydra. Odkręciło się to, muszę to dać na jakiś lakier. Przy kręceniu po prostu w pewnym momencie odkręciło się, dobrze się nie stłukło. Zdążyłem złapać. No i to tyle. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Może mi się coś jeszcze przypomni. Aha, konkluzja taka. Teraz, ponieważ to jest trochę denerwujące, jednak trzeba tutaj troszeczkę pracy wykonać, żeby pościerać te sęki, znowu nagrzać saunę, pościerać te sęki. W tej chwili na pewno bym troszeczkę dołożył i użył drzewa modrzewiowego lub chociażby świerkowego, nie sosnowego. Świerkowe żywica po prostu wysycha na twardo. Jak wyschnie, to zastyga jak beton. Nie cieknie ciągle tak jak z sosny. Więc, no cóż, no nie polecam sosnowego drzewa. Poza tym sauna sprawuje się super. Najbardziej mnie zadowala to, że przy tylko jej rozpaleniu jej od razu wilgotność spada do 20, nawet poniżej 20%. Także można powiedzieć śmiało, że jest to sauna sucha, mimo że jak widać, mam tutaj butelki, w tych butelkach była woda. Jest dalej woda. Czasem tam olejek jakiś do nich doleję. Jak leję tutaj wodę na tą saunę, od razu ta para idzie do góry i spadając po tych łukach w dół, lekko tylko ogrzana, spada człowiekowi siedzącemu tutaj na plecy. To naprawdę jest jakby porażenie prądem. Jest strasznie, strasznie gorąco. I mimo to, że tą wodę się tutaj leje, właśnie o tym chciałem powiedzieć, to ta wilgotność w saunie nie skacze w ogóle. Mogę tutaj wylać całą butelkę wody 0,7 litra i przez 2 godziny siedzenia temperatura skoczy, ale wilgotność nie skoczy powyżej 20 kilku %, mimo że na dworze będzie powiedzmy 60%. No i to wszystko. Na dole mam nie lakierowane, ani niczym nie zapuszczane takie deski dekkingowe. Co się u mnie nie sprawdza? Może u Was się sprawdzi. Ja tą saunę, jak widzicie, mam na takim obniżeniu. Ona schodzi w dół. I ta sauna nie jest do końca zrobiona drewniana do samego dołu. Nie ma żadnej izolacji spod spodu. I to jest duży błąd. Tam widać jest ścianka, która po prostu jest, z tyłu jest ziemia. To już jest w gruncie wkopane. I strasznie ciągnie od tej ścianki, strasznie ciągnie od podłogi. Także mimo, że tutaj, gdzie się siedzi, nogi się trzyma w tym miejscu, no to jest jeszcze w miarę gorąco. Ale jak tylko opuszcza się nogi, to na samym dole jest bardzo chłodno, jest no wręcz zimno, bym powiedział, przy temperaturze, jak tutaj się siedzi przy 60 stopniach. Także polecam odizolować się jakoś od podłoża, dać jakąś izolację, jak się będzie robić saunę, no i zrobić ją całkowicie z drzewa do samego dołu. I to powinno wystarczyć. Cała reszta, myślę, jest już w porządku. Sauna nagrzana. Jak widać, musiałem otworzyć drzwi, bo jednak przy pracy tutaj nie dam rady. Mam nitro. Mam ręczniczek i teraz spróbuję to troszeczkę powycierać. Zaraz zobaczymy, jak pójdzie.
No więc słuchajcie, nie wszędzie to się daje robić. Niektóra żywica, mimo że jest, nie wiem czy ona odparowała, jest twarda. Już nawet jak tu jest gorąco, to ona nie zmiękła. Ta żywica jest twarda, więc nie będę jej robił. Być może ta żywica odparuje w końcu i nie będzie kapać, ale pościeram niektóre, o tak tutaj, widzicie to? Zostaje mi ręcznik na tym. Fuj, ale o, schodzi ta żywica, nie? I troszeczkę trzeba by się z tym pobawić, ale ta, która jest po prostu bardziej ścieka, reszta mi nie przeszkadza. No efekt, psuje troszeczkę efekt wizualny, ale chodzi o to, żeby po prostu nie kapało tam, gdzie jest bardziej wilgotna, miękka, czy jakby to nazwać. Żywica na samym początku, tak, owszem, bardzo łatwo schodziła ta żywica. Teraz nie jest tak super. Teraz w niektórych miejscach, nie znam się na tym, ale tak jakby zwulkanizowała się, odparowała, mimo że jest tutaj dalej gorąco, popatrzcie, 50 stopni. I to przy samym suficie ta żywica jest twarda, jak jakiś klej epoksydowy, czy coś takiego. Zastygła już po prostu, nie cieknie. Jest brzydki efekt wizualny, ale no nie jestem w stanie tego zetrzeć rozpuszczalnikiem. Może jakbym bardzo długo się skupił na jednym punkcie, ale to jest bez sensu, ponieważ opary rozpuszczalnika aż tutaj szczypią w oczy. O, widzicie? W niektórych miejscach się roztarła ta żywica, w innych się starła, dalej jest miękka, a w innych się po prostu właśnie zwulkanizowała. O, tutaj jeszcze jest bardzo miękka, jeszcze tu muszę zetrzeć. Słuchajcie, tak podsumowując, toczę tutaj tą nierówną walkę, wycierając tą żywicę i myślę, że niestety będę na nią skazany, bo no jest z tym bardzo dużo roboty, żeby to się pościerać, powycierać. Część się rozmazuje, część już stwardniała, zwulkanizowała się, tak jak tutaj. Efekt jest dosyć paskudny. No i co? Jestem skazany po prostu już teraz na tą żywicę. Nic z tym nie zrobię. Czy będzie wyciekać, dam znać dalej. Podejrzewam, że jeszcze trochę wycieknie. Dlatego naprawdę doinwestujcie i kupcie deski nieżywiczne. Jakieś z drzewa niesosnowego w każdym razie. Świerk albo modrze. Jak się słusznie domyślacie, część materiału dograłem już wcześniej. Teraz tylko krótki kilka sekund, żeby wam pokazać, jak tutaj jest, bo właśnie wpadam do sauny się wygrzać, jak już jest nagrzane. Chciałem tylko pokazać tutaj ten wskaźnik temperatur, jak bardzo spada wilgotność podczas załączonego pieca. Jak widać, jest ponad 60-65 stopni prawie. I to jeszcze nie jest nic, bo sauna chodzi na razie jakieś półtorej godzinki. Jak pochodzi jeszcze z godzinkę, półtorej następne, bo maksymalny jej czas załączenia na zegarze jest do 4 godzin, to temperatura osiąga prawie 80 stopni. No i naprawdę wtedy ciężko jest wytrzymać. Zaczyna się robić naprawdę gorąco. Już chwilkę tutaj siedzę. Niczego więcej się tutaj za dużo nie dopracowałem. Nawet mam taką prowizorkę w piecu ustawione. Pokażę tylko, dorzucam olbasa do tego albo inne krople, na przykład eukaliptus czy coś takiego, kupowane normalnie w aptekach czy tam w jakichś sklepach zielarskich, tea tree powiedzmy. Dokapuję to tu, pokażę może do tego piecyka. Jedną ręką ciężko obsłużyć buteleczkę. O! Tutaj albo wkapuję tu kilka kropel, później ta woda się nagrzewa, zaczyna aż buzować i to odparowuje, albo po prostu bezpośrednio na kamienie. Popatrzcie, jak to szybko odparowuje. O, już tego nie ma. Później leję normalnie zwykłą butelką z wodą. Trzeba uważać, żeby się nie opadli, bo para, która tutaj powstaje, normalnie może opadać rękę, jak się podłoży tutaj łapę pod piecyk. No i tak to wygląda. Oj, następna godzinka pyknęła. Dosłownie kilka sekund, bo już nie jestem w stanie mówić, jak tu jest gorąco. Czasami wychodzę w połowie, po 20 minutach zrobić sobie pauzę. Dzisiaj się dobiłem, upodliłem, nie wyszedłem, tylko chcę wam pokazać temperaturkę, jak skoczyła. Jest prawie 75 stopni, wilgotność jakieś 18%. Jeszcze do tego wrócę wcześniej,
A teraz już kończę. Pozdrawiam i życzę udanego wygrzewania w waszych własnych saunach. Na razie, heja.